opozycja będzie miała większość w Sejmie. A gościem Radia Z jest Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. 17. Topnieje przewaga PiSu nad opozycją w wyborach do Sejmu. PKW podliczyła głosy z 75% komisji wyborczych. PiS ma 37% głosów, Koalicja Obywatelska 29%, Trzecia Droga niemal 14,5%, Nowa Lewica ponad 8%, Konfederacja ponad 7%. Ostateczne wyniki możemy poznać jutro w południe. Jak mówi szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak, niektóre komisje wciąż czekają na zatwierdzenie protokołów. Często się zdarza, że albo coś źle opiszą, albo w ogóle nie opiszą i nie ustosunkują się do tego i wtedy muszą jeszcze raz to poprawiać. To jest ten taki moment najtrudniejszy, kiedy wszystkie komisje na raz by chciały już zakończyć, a jednak trzeba po kolei to wszystko zweryfikować. No to jest ważne, tak, bo to wpływa potem na ważność całej akcji wyborczej. Więc no niestety muszą się członkowie komisji uzbroić w cierpliwość. Jedno jest pewne, to opozycja będzie miała ponad połowę głosów w Sejmie. Od prezydenta Andrzeja Dudy zależy, kto dostanie misję stworzenia nowego rządu. Jeśli będzie to ktoś z PiSu, to prawicy nie uda się przegłosować wotum zaufania, bo nie będzie miała większości, wyjaśnia dr Łukasz Stach, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Misja stworzenia rządu w tym momencie dla Prawa i Sprawiedliwości jest mission impossible. Prezydent mógłby wykonać taki ruch, że biorąc pod uwagę istniejącą arytmetykę, dałby szansę opozycji, natomiast tutaj musiałby być kompletnie niezależnym od Prawa i Sprawiedliwości. Czy taki scenariusz jest możliwy? No ja osobiście wątpię. Podobny pogląd ma zresztą wielu politologów w Polsce. Jeśli premier wskazany przez prezydenta nie uzyska wotum zaufania dla swojego rządu, inicjatywę w stworzeniu nowej Rady Ministrów przejmie Sejm. To wszystko może trwać nawet do połowy grudnia. Zdrowie i drożyzna to dwie najważniejsze rzeczy, którymi rząd powinien zająć się po wyborach, mówią Radiu Z mieszkańcy Fałkowa, niedaleko Końskich w Świętokrzyskiem. To województwo nadal pozostaje bastionem PiSu, co potwierdziło ostatnie głosowanie. Reporter Radia Z Michał Dzieneński zapytał mieszkańców, jakie nadzieje wiążą ze zmianą władzy. Tak jak było do tej pory, to lepiej nam na pewno nie będzie. Było dobrze, a jak będzie dalej, okaże się. Ja akurat jestem przeciwnikiem PiSu. Czego by pan oczekiwał od tej władzy? Praworządności przede wszystkim. Drożyzna jest i po prostu nawet do lekarza dostać tak na kasę chorych, no to jest masakryczna długa kolejka. Niepełne dane z komisji wyborczych wskazują, że PiS zdobył w Świętokrzyskiem prawie 50% głosów. My głos oddajemy teraz Beacie Lubeckiej. Gość Radia Z. Dzień dobry, Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca Nowoczesnej i Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pani redaktor. Czy pani się dostała do Sejmu, aż pani wie? Na 100%? Tak. Znaczy na 100% będę wiedziała wtedy, kiedy spłyną wszystkie. Czyli Łodzianka dostała się z Warszawy do Sejmu, no tak. No to zawsze twierdziłam, że Warszawa to jest bardzo gościnne miasto. A Koalicja Obywatelska w Warszawie może wziąć nawet 9 mandatów. A po drugie, 9 to lekko weźmiemy, nawet być może 10, natomiast ja... właściwie w tej chwili przebywam głównie w Warszawie, w związku z tym tak poważnie. To może trzeba się przeprowadzić po prostu i przestać tutaj, że wiem, ściemniać, że jest się z Łodzi. No. A co teraz się wydarzy? Co się teraz wydarzy? Co zrobił prezydent? No bo macie większość, ale Prawo i Sprawiedliwość wygrało i to po raz trzeci. Nikomu się to wcześniej nie udało. Jak pani sobie wejdzie na stronę pana prezydenta, a ja to sobie zrobiłam, bo postanowiłam I co tam pani zobaczyła na tej stronie pana prezydenta? Na stronie pana prezydenta jest coś takiego napisane. W myśl artykułu 154 Konstytucji prezydent desygnuje prezesa Rady Ministrów. Jest to zazwyczaj osoba wskazana przez większość parlamentarną. Tak, no to rzeczywiście, no to w takim desygnowany razie... Desygnowany prezes Rady Ministrów proponuje prezydentowi skład Rady Ministrów. No nie chcę nic mówić, ale jeżeli pokażemy, że większość parlamentarna jest po stronie opozycji, że jesteśmy w stanie zbudować większość dla kandydata na premiera, no to wydaje się, że zgodnie z tym, co sobie prezydent napisał na swojej stronie, powinien desygnować tą osobę. Ale w jednym z ostatnich wywiadów prezydent mówił, że jednak do tej pory był taki zwyczaj, że misję utworzenia rządu powierzało się zwycięskiej partii. No a kto zwyciężył? Prawo i Sprawiedliwość. Ja zauważyłam, że pan prezydent potem zmienia na stronie różne rzeczy, ponieważ już kiedyś taka była sytuacja. No, jego ludzie zmieniają, no wiadomo. Tak. No. Natomiast całkiem poważnie, dla dobra Polski, w sytuacji, w której rzeczywiście mamy cały czas wojnę w Ukrainie tuż za naszymi granicami, w sytuacji, w którym w dalszym ciągu jest wysoka inflacja, w sytuacji, w której jest bardzo wiele rzeczy do naprawy, jest to, żebyśmy jak najszybciej mieli stabilny rząd. W związku z tym prezydent, jeżeli chce działać w interesie Polski, powinien jak najszybciej desygnować kogoś z obecnej opozycji demokratycznej. A na może trzeba się premiera. Udać z misją do prezydenta po prostu, bo są różni podpowiadacze, że powinniście jednak wyjść z ofensywą, to znaczy zrobić jedną wspólną konferencję, powiedzieć, jaki macie program, że kogo macie kandydata na premiera.
Pani redaktor, ale da nam pani szansę, żeby policzono wszędzie głosy i żebyśmy dowiedzieli się dokładnie, ile mandatów ma która z partii politycznych, a właściwie koalicji politycznej. Nie, no ja tylko się obawiam, że może być letnia woda w kranie, no po prostu, no. Nie będzie. Wiemy, czego oczekuje do nas społeczeństwo. Ja powiem szczerze, przy tej mobilizacji Polaków, przy fakcie, że 73% Polaków poszło do wyborów, że ludzie stali do późna w nocy, wszyscy zdajemy sobie, po pierwsze dziękujemy wszystkim i po drugie zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za to, żeby jak najszybciej z jednej strony naprawiać rzeczywistość, z drugiej strony rozliczać władzę. Ale jak wy się dogadacie? No to bo jednak będzie, zakładając, że będzie rządziła opozycja, to będzie rząd liberalno-konserwatywny, taka trudna hybryda. No raczej to będzie rząd nowoczesnej... Nowoczesnej to nie będzie. Nie, ale nowoczesnej w znaczeniu nowoczesnej Polski, która... Mamy w bardzo wielu dziedzinach już ułożone właściwie rzeczy, które nas łączą. Na przykład wszyscy podpisaliśmy pakt dla edukacji. Mamy rozwiązania związane ze sprawami, ze sprawiedliwością. Tam są to rozwiązania albo przez zewnętrzne instytucje takie jak Justicja, albo przez Fundację Batorego związane z Trybunałem Konstytucyjnym. Jest bardzo wiele dziedzin, w których ta współpraca już jest ułożona i się układa bardzo dobrze. A kto miał być premierem? No wydaje się, że i to dzisiaj rozmawiałam z panem Kobowską i z panem Śmiszkiem w jednym z programów. I właściwie wszyscy mówiliśmy jednym głosem, że najbardziej naturalnym kandydatem jest zawsze przewodniczący, lider największej koalicji lub największej partii, która wygrała wybory. Czyli w tym wypadku mamy do czynienia z Donaldem Tuskiem. Jeszcze ja sądzi pani, że nie będzie żadnego poru? Tak? Ja uważam co więcej. Uważam, że Donald Tusk jest bardzo dobrym kandydatem na premiera. Po pierwsze dlatego, że jest liderem największego ugrupowania, które jest po stronie tych zwycięzców tych wyborów, ale również dlatego, że ma doświadczenie. To będzie trudny rząd. Sprzątanie bagna po PiSie naprawdę to jest duże zadanie i to bardzo, bardzo trudne, bo PiS, powiedzmy szczerze, wszędzie, gdzie się dało, zastawiał pułapki na następców. Jest pytanie od słuchaczy. Gdzie są pieniądze z KPO, które Donald Tusk obiecywał dzień po wyborach, że będą dzień po wyborach? No ale dzień po wyborach prezesa chociaż Rady Ministrów. Dajmy szansę prezydentowi na zwołanie Sejmu. Ja przypomnę, że Sejm... Mam tutaj wypowiedź Donalda Tuska. 27 sierpnia tego roku składam tu, w Sopocie, uroczyste przyrzeczenie, że dzień po wyborach pojadę i odblokuję pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i wy wszyscy to odczujecie. Odczujemy. Czy pani coś wie o takim wylocie do Brukseli? Nie wiem, ale wszyscy zdajemy sobie sprawę, Czyli rozumiem, że dzień po wyborach możemy zapomnieć o pieniądzach z KPO. Na razie nawet nie mamy wyników wyborczych, przypominam, bo ale PKW dalej liczy. Ale przytoczyłam cytat lidera, co powiedział lider Platformy Obywatelskiej 27 sierpnia. Ale wie pani, że jest coś takiego jak pewna przenośnia i przenośnia polega na tym, Na czym polega przenośnia, że dzień po wyborach pojadę? Że po dzień po wyborach jego jako premiera Rady Ministrów. No przepraszam bardzo, ktoś ma mandat do tego, żeby rozmawiać w imieniu Polski. No to można powiedzieć, że kiedy zostanę premierem, pojadę i odblokuję, no a nie to dzień po wyborach. Ale no. Zauważmy, że Donald Tusk w ogóle unikał przedstawienia siebie jako kandydata na przyszłego premiera, tylko że uważał, że sprawy personalne są długorzędne. No cały czas zastanawiam się, jak wy się dogadacie. Dzisiaj w jednym, dogadamy się spokojnie. W jednym z wywiadów, proszę tak nie spoglądać się na zegarek, bo ja się zaczynam denerwować. Zaczynam się na zegarek, jednak ja spoglądam tak. na to, czy wydawało mi się, że SMS-a dostałam. Ale jednak nie. Przemysław Czarnek na antenie Polskiego Radia 24 mówi dzisiaj tak. Czy państwo myślicie, że oni sobie tak codziennie siedzą, piją kawkę, dyskutują, jak to pięknie będzie rządzić? Tam wojna dopiero się zacznie. O każde najmniejsze stanowisko. Powiedział specjalista od wojny, bo takiej wojny jak między Ziobrą a Morawieckim to naprawdę nowoczesna Europa nie widziała. Zauważmy, że tam szły na teksty o zdradzie z jednej strony, z drugiej strony o całkowicie nieudanej reformie wymiaru sprawiedliwości. W związku z tym, tak jak panowie się nienawidzili, to naprawdę u nas w opozycji trwa pełna zgoda i przyjaźń. A jeśli jednak prezydent zdecyduje się i powierzy misję utworzenia rządu Prawa i Sprawiedliwości? To znaczy, że gra na czas, że tak naprawdę nie chce, żeby szybko były wprowadzane zmiany, że tak naprawdę chce, żeby PiS sprzątał różne papiery, które po nich zostaną, które są dowodami różnych afer. I to oznacza, że nie leży mu na sercu wola suwerena, bo przypomnę, że na opozycję zjednoczoną wszystko wskazuje na to, że zagłosowało więcej Polaków niż nawet na pana prezydenta w wyborach prezydenckich. No tak, no frekwencja rzeczywiście ponad 73%, 4 lata temu to było prawie 62%. Ojciec założyciel Nowoczesnej, Ryszard Petru, raczej się do Sejmu nie dostanie, raczej. Pani będzie smutna z tego powodu? Że nie będzie pani mijać na korytarzach sejmowych Ja się zajmuję tym, kto się dostanie z koalicji
Koalicji Obywatelskiej, to mnie interesuje bardziej, natomiast no... No ale kibicowaliście chyba jednak trzeciej drodze. Oczywiście i cieszymy się bardzo, że zarówno nie trzecia droga, pani na moje pytanie. Jak i Lewica dostały się do Sejmu. Czy będzie pani smutna z tego? Ale polityka powodu? Nie jest o naszych uczuciach, tylko polityka jest o tym, co jesteśmy w stanie załatwić dla Polaków. Jaka będzie Polska, jakie zmiany wprowadzimy, jak Ryszard rozliczymy Petru nie byłby gwarantem, PiS. Że wprowadzania pozytywnych zmian? Z punktu widzenia to już chyba zmartwienie, albo niezmartwienie, albo radość, to mi trudno powiedzieć trzeciej drogi. No, Katarzynie Lubnauer, nie przyjdzie nic życzliwego, żeby powiedzieć o Ryszardzie Petru, to tyle w części radiowej, ale jesteśmy cały czas na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę zostać. Chciałam jeszcze raz podziękować wszystkim wyborcom, którzy poszli, stali w kolejkach, czasami w nocy i wszystkim, którzy zagłosowali, szczególnie na Koalicję Obywatelską, a również warszawiakom, którzy zagłosowali. Zapraszam, już teraz słyszymy się i widzimy się w internecie. To jest gość Radia Z. No to w części internetowej przypomnę, że Katarzyna Lubnauer jest z nami, która już wie, że no, na 99% dostała się do Sejmu. Można powiedzieć, że na 70%, bo na tyle 70, zostało tak, zliczonych. Tak. No tak, tyle zostało zliczonych. Znaczy znamy wyniki z 70% okręgów wyborczych, ale no... PKW często się dzisiaj dzieli tymi czasowymi. Nie, w ogóle dość szybko spływają. To znaczy Warszawa zawsze jest na samym końcu, dlatego że tu są po pierwsze bardzo duże okręgi, a po drugie zliczanie zagranicy. I dłużej trwa i potem jakby tam są duże naprawdę okręgi przy mniejszych komisjach. W związku z tym to chwilę może potrwać w przypadku Warszawy. Jest pytanie kolejne, słuchacza. Jakie będzie stanowisko waszej koalicji wobec 800+, bo Szymon Hołownia mówi, że koniec z rozdawnictwem, a wy chcieliście, będąc z opozycji, cały czas jeszcze jesteście, podnieść to świadczenie już od czerwca. Ustawa już weszła w związku z tym. Czy rodziny z dziećmi mogą się już żegnać z tym wsparciem? Ale zawsze można to zmienić, no. Nie, ustawa już weszła, a my wychodzimy z założenia i dotrzymujemy słowa, że wszystkie te przywileje, te programy społeczne mają zostać. Jest jeszcze jedna rzecz, którą należałoby rozwikłać. No, wiele jest takich rzeczy, ale to akurat znalazłam taki cytat również z... Takie słowa padły z ust lidera Platformy Obywatelskiej, że po wygraniu wyborów, po utworzeniu rządu nie trzeba będzie zmieniać żadnej ustawy i nie będę musiał czekać na żaden podpis prezydenta. Z dnia na dzień odzyskacie media publiczne i wszyscy stamtąd wylecą. Tak mówił lider Platformy Obywatelskiej pod koniec września. Co to miałoby oznaczać, że niepotrzebna będzie ustawa, niepotrzebna będzie podpis prezydenta? Ja przypomnę, że przede wszystkim media publiczne są na bardzo solidnej kroplówce z budżetu państwa, bo 2,7 miliarda złotych. No tak, ale co to miałoby znaczyć, że nie trzeba będzie czekać na żaden podpis prezydenta, nie będzie potrzebna żadna ustawa? Ja proponuję zaprosić Donalda Tuska, żeby dokładnie wyjaśnił, jakie mechanizmy. Natomiast przypomnę, że jeszcze na razie nie objął rządu, w związku z tym... No na razie witacie się z gąską, to prawda. W tej chwili nawet nie znamy terminu, w którym będzie nowy Sejm przyjmował, będzie ślubowanie, będzie zwołane pierwsze posiedzenie Sejmu przez pana prezydenta. Obawiam się, że może chcieć grać na czas. Co za tym idzie, ma na to 30 dni. Potem nie wiemy, co będzie z desygnowaniem kandydata, który będzie miał sformować rząd. W związku z tym pewne rzeczy, pewne działania no czekamy na decyzję pana prezydenta, który powinien uszanować wolę suwerena, czyli tych 11 milionów ludzi, którzy zagłosowali na opozycję. No, krążą plotki, jeszcze się uczepię tego tematu, że problem zostanie w taki oto sposób rozwiązany, że jednostka prawna o nazwie TVP zostanie zlikwidowana, rozwiązana i w jej miejsce zostanie powołany inny podmiot prawny. Zajmuje się co kotkami. Może rzekomo, tak nie słyszała pani, co może rzekomo po prostu ułatwić? Akurat tak się składa, że nie zajmuje się kulturą. W związku z wymianę tym jest władz. Kilka osób, które się zajmują kwestiami mediów ale czy kultury. Ale chcielibyście tak kombinować, ja. Tak? Na pewno wiem, że telewizja publiczna, która w czasie całej kampanii była jednym wielkim spotem Prawa i Sprawiedliwości i która właściwie od iluś lat już nie reprezentuje w żaden sposób wszystkich Polaków i nie jest telewizją publiczną, tylko jest telewizją na zamówienie Prawa i Sprawiedliwości, w tej formule nie ma sensu. Mówię oczywiście o TVP Info, nie mówię o TVP 1 czy TVP 2 czy innych programach, które nie dotyczą informacji, tylko mówię o tej telewizji, w której już nie pracują dziennikarze, tylko funkcjonariusze, którzy naprawdę zachowują się, no widzieliśmy zresztą zachowanie pana Rachonia w czasie debaty chociażby, gdzie nawet nie pozwolił się przywitać Donaldowi Tuskowi, i który czytał z pytania, które nie były pytaniami, tylko tezami, z którymi, które miały od razu nastawić słuchaczy w jednoznaczny sposób do tego, co teoretycznie było w pytaniu i co więcej trwały dłużej niż szansa na odpowiedź, bo jedno z nich trwało minutę 14, drugie chyba minutę 13, a odpowiedź miała trwać minutę. W związku z tym w tej postaci media publiczne informacyjne nie mają racji bytu. I Polacy między innymi głosując na opozycję oczekują, że nastąpi zmiana, ponieważ
Ja tak często słyszałam o TV PiS jako o miejscu, które po prostu po pierwsze powoduje, że te wybory były... Wszystko wskazuje na to, że opozycja wygrała w sytuacji, w której mieliśmy przeciwko sobie media publiczne, mieliśmy przeciwko sobie prasę lokalną wykupioną przez Orlen, mieliśmy przeciwko sobie spółki Skarbu Państwa, które robiły kampanię referendalną i wykupywały właściwie wszystkie nośniki i cały rząd, który właściwie działał jako jeden wielki sztab Prawa i Sprawiedliwości. Właściwie miałam wrażenie, że ostatnio oni w ogóle już nie pracują, tylko jeżdżą po Polsce po to, żeby reklamować PiS. W związku z tym musimy uszanować też wolę Polaków, wolę społeczeństwa, które naprawdę tak się zmobilizowało jak nigdy od 89 roku. Lewica poniżej oczekiwań. Co się stało? Rozumiem, że głosy odebrała jej Koalicja Obywatelska. Ja myślę, że... Lewica za bardzo się przykleiła do Koalicji Obywatelskiej. No, to by trzeba było pytać Lewicy. Ja nie chcę wydawać cenzurek, po pierwsze, nikomu z naszych koalicjantów. Po drugie, jeszcze nie mamy ostatecznych wyników. Lewica jest silniejsza w miastach, a jeżeli spłynęło 70% komisji, bo to nie jest 70% wszystkich wyborców, tylko 70% komisji, to są to mniejsze komisje z mniejszych miejscowości. W niektórych miejscach miasta dopiero będą spływać. Przed programem rozmawiałam na przykład z Barbarą Nowacką, mówiła, że Gdynia jeszcze nie spłynęła. Czyli jeszcze z większości okręgów wyborczych, nie okręgów wyborczych, tylko komisji wyborczych w Gdyni na przykład nie spłynęły jeszcze informacje o wynikach wyborów. I podobnie jest w bardzo wielu miastach, że jeszcze nie spłynęły pełne informacje. No podejrzewam, że ten Wrocław, gdzie głosowali do, nie wiem, drugiej w nocy czy coś, też nie spłynęły. W nocy, tak. Dokładnie, jeszcze nie spłynęły informacje. No informacje takie, że wszystko wskazuje, że Włodzimierz Czarzasty, no, jeden z liderów lewicy, no będzie miał słaby wynik. I nawet były takie obawy, że może się nie dostać w ogóle do Sejmu. Ale tam wszystko wskazuje, że będą dwa mandaty, więc również dostanie się pan przewodniczący Czarzasty. Dla mnie nie ulega żadnym wątpliwościom, że tego, czego oczekują od nas w tej chwili wyborcy i co robiliśmy również przed wyborami, to jest współpraca na opozycji demokratycznej i jak najszybsze utworzenie rządu. Monika pyta, czy w przypadku braku spełnienia przynajmniej połowy ze 100 obietnic na 100 dni rządu odda pani mandat poselski, bo obiecywała pani spełnienie wszystkich na wielu spotkaniach i to w 100 dni, więc stąd pytanie słuchaczki. Nie przypominam sobie, że mówiła o wszystkich 100, ale nie mam żadnych wątpliwości, że one są po to stworzone, żebyśmy je realizowali. Oczywiście musimy zdać sobie sprawę, że będziemy mieli rząd koalicyjny, w związku z tym będziemy musieli wypracować z naszych 100 konkretów, z tego, co obiecywała Polska 2050 i PSL, czyli z trzeciej drogi, i z tego, co obiecywała Lewica, pewien kompromis. Natomiast bardzo wiele z tych 100 konkretów, które obiecywaliśmy, są takie, że na pewno zyskają poparcie również innych klubów koalicji, która stworzy rząd po wyborach. Michał pyta, czy chciałaby pani zostać ministrą edukacji? Ja będę konsekwentna w tym i stwierdzę bardzo jednoznacznie. Mnie zależy, żeby się zmieniała polska edukacja. Zgodnie z tym, co na przykład podpisaliśmy wspólnie wszystkie kluby właśnie znowu opozycyjne, czyli i Trzecia Droga, i Lewica, i Koalicja Obywatelska, to na przykład Paktem dla Edukacji. Również w konkretach są rozwiązania, które są bliskie, zauważyłam, rozwiązaniom również innych ugrupowań na opozycji demokratycznej. Zauważmy, że myślenie nasze o edukacji jest bardzo bliskie. I to jest bardzo ważne, dlatego że nam zależy na realizacji konkretnych postulatów, żeby polska szkoła była bardziej przyjazna, żeby podstawy programowe były dostosowane do tego, co interesuje obecnie uczniów i co jest im potrzebne w zmieniającym się świecie. A będzie powrót do gimnazjów? Nie. To już też jest wspólna deklaracja wszystkich klubów opozycyjnych z bardzo prostego powodu. Polska szkoła potrzebuje tyle zmian o charakterze podstawy programowej, o charakterze formy funkcjonowania, że nie ma sensu zmienianie struktury szkoły, bo to pochłania mnóstwo energii, natomiast oddala te zmiany, które potrzebne są, jeśli chodzi o zawartość szkoły. Na przykład kwestię tego, żeby wreszcie uczyła kompetencji miękkich potrzebnych w zmieniającym się świecie. My musimy nauczyć... Kompetencji miękkich, czyli jakich? Na przykład tego, żeby umieć pracować w grupie, na przykład tego, żeby umieć radzić sobie ze stresem, na przykład tego, żeby umieć się komunikować, na przykład tego, żeby umieć się porozumiewać, żeby rozróżniać prawdę od fałszu. Trzeba być w dzisiejszym świecie dużo bardziej kreatywnym i dużo bardziej krytycznym w stosunku do tego, co dowiadujemy się na przykład z przestrzeni internetowej. A co z religią w szkołach, pytają słuchacze? No tutaj też jest dość duża zgoda, dlatego że zarówno w programie Polski 2050, tam jest kwestia tam dowolności tego decyzji rodziców. W przypadku Lewicy, no oni by najchętniej w ogóle usunęli. Nasz wydaje się rozwiązanie najbardziej kompromisowe, czyli że religia może zostać w szkole pod warunkiem, że jest po lekcjach albo przed lekcjami. Trochę jak zajęcie dodatkowe, bo bez oceny na świadectwie szkolnym. I wydaje się, że takie rozwiązanie z jednej strony spowoduje, że ktoś, kto nie chce, żeby jego dziecko chodziło
chodziło na religię, nie będzie musiało to dziecko czekać na te zajęcia, albo nie będzie do oceny z religii decydować o tym, czy się dostanie do szkoły ponadpodstawowej, czy nie. A z drugiej strony ułatwi rodzicom i będzie też do uzyskania zgody między wszystkimi podmiotami, które są w ramach tej przyszłej koalicji. Jedno też zwraca uwagę, jak się analizuje ten wynik wyborów i strukturę głosujących, że młodzi poszli głosować i że wśród najmłodszej grupy wiekowej, tej 18-29, to w wyborach wzięło udział prawie 69% uprawnionych do głosowania, a 4 lata temu frekwencja w tej grupie wiekowej wynosiła 46%. I to ma jeszcze jeden skutek. Po pierwsze, bardzo się cieszę, że młodzi zrozumieli, że to ich przyszłość jest zdecydowana. Myślę, że i okazuje się, że najmłodsza grupa wyborców najczęściej głosowała na kandydatów Koalicji Obywatelskiej. I nie pamiętają rządów Platformy. Nie, ja myślę, że też widzieli bardzo wielu kandydatów z realnymi szansami młodych, którzy mogą dostać i muszę powiedzieć, że na takich głosowali. No zobaczymy, jak takich młodziaków będzie. No chociażby rozmawialiśmy tu o Łodzi, będzie pani Wiśniewska, młoda kandydatka z Łodzi. No zapraszam ją do programu i zrezygnowała. No ciekawe dlaczego. No, pani redaktor, jeszcze w nocy nam o tym zaraz poinformowała, czy późnym wieczorem, może tak, nie w nocy, tylko późnym wieczorem. Natomiast wiem już, że wszystko wskazuje na to, że ona będzie posłem. Bardzo dobry wynik w Warszawie dostała Aleksandra Gajewska. Tak? Bardzo dobry, tak. A jaki? No na razie nie mamy zliczonych wszystkich, ale drugi wynik po Donaldzie Tusku i naprawdę bardzo wysoki, będzie to kilkadziesiąt tysięcy głosów. Wow. Również bardzo dobry wynik startowała z trzeciego miejsca. Bardzo dobry wynik dostała Kinga Gajewska, bardzo w wielu miejscach, bardzo dobry Monika Rosa dostała w Katowicach. Z tego co wiem, pan Bochenek też dostał bardzo wysoki wynik tam u siebie w okręgu. Mateusz Bochenek. Czyli nie Rafał Bochenek. Nie, Mateusz Bochenek. Czyli widać, że młodzi szukali na listach osoby, które są wiekowo zbliżone, tak? Tak, i rzeczywiście te wyniki, bardzo dobry wynik, no już trochę mniej młodego, ale jeszcze w dalszym ciągu młodego Adama Szłapki w Poznaniu. Można powiedzieć, że rekordowy, już wiadomo, ponad 100 tysięcy głosów, tak? 125 tysięcy głosów co najmniej. W związku z tym cieszy mnie zresztą to, ponieważ jak wiadomo jest to lider Nowoczesnej, zresztą Monika Rosa też jest członkinią Nowoczesnej, ale to wskazuje na jedno, że ci młodzi wybierali świadomie ludzi, którzy mogą też ich reprezentować, jeśli chodzi o to, co trzeba załatwić dla młodych, na przykład o kwestie walki z klimatem, bo ze zmianami klimatycznymi oczywiście, bo to jest dla nich ważne. A jak chcecie wprowadzić aborcję do trzeciego miesiąca, skoro jest to wbrew konstytucji, pytają też. To jest kolejne pytanie, słuchacz. Konkretne zapisy ustawowe zostały przez Trybunał, to nazwała Przyłębski, a nie Trybunał. Ale jest artykuł 38. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia od momentu poczęcia. Tak, ale powiedzmy szczerze, że można wprowadzić chociażby przepis tak zwany o depenalizacji aborcji. Już w tej chwili mamy przecież sytuację, w której jeżeli ktoś dokona samodzielnie aborcji farmakologicznej, to nie jest karany przez żadne kary ustawowe. Nie? To zresztą jest kwestia słynnej pani Joanny, która dokonała samodzielnie aborcji i to na przykład nie podlega karaniu w polskim systemie prawnym. I również można poszerzyć tą zasadę. Powiem więcej, to czego nie zrobił PiS, a obiecał, to było poszerzenie zasady dotyczącej prawa do aborcji w sytuacji zagrożenia zdrowia matki, również jeżeli to chodzi o zdrowie psychiczne. I to pamiętamy, że miało być rozporządzenie, które miało zmienić trochę zasady po to, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, jak pani Izabeli Pszczyny, czy tam pani Doroty chyba z Nowego Sącza. A co się stało, że jest jednak Konfederacja poniżej oczekiwań? Coś takiego wydarzyło? Ja nie wiem, czy nie u pani redaktor jakiś czas temu, jak byłam, powiedziałam, że według mnie Konfederacja jest jak zawodnik. Nie, jak zawodnik, który uzyskał szczyt formy, ale znacznie, znacznie za wcześnie. I zaczęło wychodzić, czym jest naprawdę Konfederacja, ponieważ padły światła na Konfederację i nagle się okazało, że Mentzen jest gościem kompletnie niepoważnym, że jest gościem, który jednego dnia mówi jedno, drugiego dnia nie pamięta, co mówi poprzedniego dnia. Piątka Mentzena to jest żart, jego notatki dotyczące ZUS-u to jest żart, 100 ustaw Mentzena to on nie pamięta. To jest jeden powód. A drugi powód, myślę, że właśnie młodzi, którzy poszli do wyborów i głosowali między innymi na Koalicję Obywatelską, głosowali dlatego, że są za prawami kobiet, za prawami osób LGBT, za nowoczesnym krajem, takim jak są kraje Unii Europejskiej i są przeciwko wyprowadzaniu Polski z Unii Europejskiej. A wartości Konfederacji są dokładnie odwrotne.
Czy zapewnia pani wyborców w Koalicji Obywatelskiej, że na 100% żaden, ale to żaden wasz poseł nie przejdzie do Prawa i Sprawiedliwości? No mamy dość wypróbowanych posłów, to znaczy ci nasi posłowie albo to są ci dotychczasowi, albo są ludzie, którzy są jakoś tam w strukturach. No pamiętamy kazus z wyborów samorządowych, prawda? No tak, pan Kałuża był z Nowoczesnych. No tak, ale to on był, można powiedzieć, człowiekiem, który właśnie był niewypróbowany, bo to była jego pierwsza kadencja. Poza tym był trochę inny scenariusz, mianowicie wtedy no Prawo i Sprawiedliwość było cały czas na fali znoszącej. Dokładnie, a w tej chwili myślę, że nikt się nie chce wiązać z ludźmi, którzy tracą władzę i którzy co więcej są tak umoczeni w tyle afer, że każdy sobie zdaje sprawę. No, ale Prawo i Sprawiedliwość wysyła jednak sygnały, że jest skłonne zawierać jakieś sojusze, no może z PSL-em. A jest pani absolutnie przekonana, że PSL nie pójdzie tą drogą? PSL bardzo jasno odpowiada i to zarówno głosem pana Zgorzelskiego wczoraj, kiedy byłam z nim w programie, jak i dzisiaj Kosiniaka-Komysza, że nie ma mowy. I jest pani przekonana, że absolutnie tak. Można temu wierzyć, tak? Wie pani dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że na trzecią drogę głosowało bardzo wielu wyborców, którzy sami mówili, po apelu zresztą Donalda Tuska, że głosujemy na trzecią drogę, bo przez pewien czas było takie ryzyko, że oni mogą spaść poniżej to progu. Było głosowanie taktyczne, tak można powiedzieć. Tak, i na przykład potrafiły się rodziny dzielić, tak, że jedno zagłosowało. A skąd pani wie, że się dzieliły rodziny? Dzisiaj Śmiszek opowiadał właśnie o między innymi takim. Ale jest jeden przykład, to wiosny nie czyni. Ale ja też spotykałam bardzo dużo ludzi, którzy do mnie podchodzili i mówili, no zagłosowalibyśmy na pani, na koalicję, ale nie wiem, my jeszcze chyba zagłosujemy na trzecią drogę, żeby oni przypadkiem nie zdarzyło się, że spadli poniżej progu. I żeby nie było wątpliwości. Trzecia droga zresztą ma bardzo dobry wynik. To oznacza jedno, że oni też zaciągnęli taki dług w stosunku do społeczeństwa, do tych ludzi, którzy chcą zmienić tę władzę. I wszyscy zdają sobie sprawę. Jeśli powtarzali jak mantrę, że Sejm bez trzeciej drogi oznacza trzecią kadencję rządów Prawa i Sprawiedliwości, no to teraz robiliby z gęby taką cholewę, że... Dlatego wszyscy sobie zdają sprawę, że to jest działanie na bardzo krótką metę, ponieważ wszyscy, którzy zagłosowali, którzy stali w kolejkach do drugiej w nocy, po to tak gremialnie pojechali czasami, jeśli chodzi o Polonię, kilkaset kilometrów, żeby zagłosować, żeby odrzucić PiS, żeby odsunąć PiS od władzy i posprzątać to bagno. I zdaje sobie z tego sprawę Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Droga. No, frekwencja rzeczywiście imponująca. Jak to powtarza sędzia Marciniak, czyli szef PKW, że takiej nie było po 89 roku. No, tak imponującej frekwencji. Wy się chyba też nie spodziewaliście. Spodziewaliśmy się, że jest duża mobilizacja. Zresztą nawet jak rozmawialiśmy, to ja mówiłam, że to jest kwestia, te wybory są kwestią mobilizacji. No i jak widać, Polacy się zmobilizowali. A kto jest kandydatem na marszałka Sejmu, albo kto będzie? Na razie to jest rzeczywiście dzielenie trochę skóry na niedźwiedziu cały czas, ponieważ no, tak musimy poznać. Już niby rwiecie się do tego rządzenia i obiecujecie, nie wiadomo co tam jeszcze, ale... Dokładnie. Prezydent musimy znać, nie tak. zajął stanowiska. Musimy znać liczbę mandatów dla każdego ugrupowania. Musimy ustalić, kto będzie rzeczywiście kandydatem na premiera. Tu się wydaje najbardziej naturalnym Donald Tusk. Wtedy się ustala, kto jest kandydatem na marszałka, kto jest kandydatem na marszałka Senatu. Musimy się też dowiedzieć, że na pewno mamy większość w Senacie, co wydawało się łatwiejsze do uzyskania niż większość sejmowa. Ale wcale nie jest takie oczywiste. Nie znamy wyników ostatecznych wszystkich kandydatów do Senatu. W związku z tym... apeluję do pani redaktor i do państwa, dajcie nam chociaż 2 dni na to, żeby spłynęły wszystkie wyniki. Dajcie nam 2 dni, żeby odpocząć. Tak się napracowaliśmy w tej kampanii. Ojej. Żeby spłynęły wyniki. Na dalszym ciągu jutro, nie wiemy. Jutro powinniśmy się dowiedzieć. No. No, jutro się dowiemy. Albo o 6, albo o 12. No, nie. No właśnie, albo o 6, albo o 12. Musimy dowiedzieć się dokładnie, ile mandatów z którego okręgu ma które ugrupowanie, ile w związku z tym mamy w sumie mandatów. Naprawdę wczoraj były wybory. No wczoraj były wybory. No jest jeszcze jedno pytanie, słuchacza. No jeśli nie Donald Tusk na przykład, to kto? Który z liderów opozycji powinien zostać szefem rządu? Czy Kosiniak-Kamysz? A może Trzaskowski? No to jeszcze raz wrócę. Uważam, że Donald Tusk z 2 powodów. Dlatego, że widzieliśmy, jak dysfunkcyjny jest model, w którym nie lider ugrupowania najsilniejszego, tylko jego nominat jest premierem. I to widzieliśmy, jak Morawiecki był, czy jak była Szydło, która była odwołana z minuty na minutę przez Kaczyńskiego. I z drugiej strony potrzebujemy człowieka, ponieważ to będzie bardzo trudna robota, takiego naprawdę jak stajnia Augiasza. Potrzebujemy człowieka z doświadczeniem, a Donald Tusk jest człowiekiem z doświadczeniem, również premiera. No, po sieci krąży taki filmik, jak pan premier wychodzi z lokalu wyborczego po głosowaniu, ma wsiąść do limuzyny, a tam stoi jakiś komitet powitalny, nazwijmy to, jakaś grupa ludzi, którzy no, krzyczą złodzieje, złodzieje, no pada niestety to hasło 8 gwiazdek, no, powiedziane tak, a nie inaczej. Także no...
miał tam pod górę, można powiedzieć, pan premier. No nie była to jakaś niesamowita liczba tych ludzi, ale jednak dość taka głośna, więc nie dało się tego przeoczyć i nie zauważyć, jak to wyglądało. No pan premier wsiadł w limuzynę i odjechał, rzecz jasna. Maciej pyta, czy PiS-owi domniemani przestępcy, jak na przykład Łukasz Mejza i inni, nawet jeśli zdobędą mandaty, czy i tak będą pozbawieni immunitetów i rozliczani za swoje czyny? Tak, rozliczenie wszystkich, którzy łamali prawo, ale oczywiście przez niezależną prokuraturę i przez sądy, jest również wśród naszych 100 konkretów. Tam nawet są wymienione niektóre osoby. Uważamy, że najważniejsze jest, żeby zdjąć parasol bezkarności z obecnych rządzących. Ale jak na przykład doprowadzi do tego, żeby rozdzielić funkcję prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości? Z tym przecież nie ma problemu. Problem przecież, jeśli będzie ustawa takowa, no przecież tę ustawę musi podpisać kto? Pan prezydent. Nie. Najpierw najważniejsze jest to, że jeżeli jest związany prokurator generalny z ministrem, no to w momencie, w którym zmieni się minister, automatycznie zmienia się prokurator generalny. I tutaj jest pierwsza rzecz, odchodzi Ziobro, przestaje być prokuratorem generalnym, więc zacznijmy od tego. I to jest pierwszy krok. Druga rzecz... No tak, ale w waszych planach jest to, żeby jednak wrócić do sytuacji oczywiście. Sprzed 2010 roku, gdzie to były dwie oddzielne funkcje. Tak, i chcemy to zrobić. To jest również w naszym programie i tak dalej. Natomiast najważniejsze jest w tej chwili uwolnić prokuraturę, czyli żeby prokuratura stała się wreszcie prokuratorzy niezależni od władzy, żeby nie było tak, że ktoś ręcznie steruje, zaglądając do dokumentacji, przekazując część dokumentacji na przykład mediom publicznym, jak się działo za Ziobry, i oni to sobie nawet pisali w ustawę. Czyli prokurator ze względu na wyższy interes społeczny mógł wybierać dowolne fragmenty z dokumentacji prokuratorskiej, wyrwane z kontekstu i ujawniać mediom publicznym. To trzeba ukrócić. Trzeba doprowadzić do sytuacji, w której prokuratura po pierwsze musi odzyskać szacunek, po drugie prokuratorzy, których wielu naprawdę chce wykonywać dobrze swoją robotę, będą mogli tą robotę wykonywać i zostanie zdjęty w związku z tym parasol bezkarności z polityków PiS-u. Ja pytałam jeszcze Konfederację, ale tutaj się zanosi, że Janusz Korwin-Mikke będzie miał bardzo słabe wyniki, że dwa razy lepsze będzie miała, jeśli chodzi o głosujących, żona Krzysztofa Bosaka, która startowała z drugiego miejsca tutaj w Warszawie. Myślę, że wyborcy Konfederacji doszli do wniosku, że teksty o tym, że 8-10-latka, no, w karmie dziewczynka, która zaczyna miesiączkować, może uprawiać seks z Korwin-Mikke, są nie do przyjęcia. No, czytamy, że część sympatyków Konfederacji też się domaga głowy Janusza Korwin-Mikkego, żeby najlepiej zniknął z partii. A on z kolei nic sobie z komentarzy nie robi. On znowu napisał, że powinno być więcej jego i Brauna tak, przed wyborami. Tak. No. Czekamy na wynik wyborów. Widzimy po raz kolejny, że w ogóle Konfederacja jest partią, która jest z jednej strony groźna, bo jej pomysły na Polskę są groźne, dotyczące praw kobiet. No dobrze, ale prawda też jest taka, że gdyby na przykład Konfederacja zdobyła lepszy wynik, to jednak trzeba byłoby się z nią jakoś próbować go dogadywać. Tak czy nie? Gdyby miała bardzo jednoznacznie mówiliśmy zawsze, że nie wyobrażamy sobie dogadywania się z Konfederacją. No ale wcześniej też prasa o tym pisała, że jakoby było takie ciche porozumienie między Koalicją prasa Obywatelską różne, a Konfederacją. Dziwne rzeczy, nie wyobrażam sobie porozumienia z Konfederacją. No miejmy nadzieję, że jutro poznamy te ostateczne wyniki wyborów, tak zapowiadała Państwa Komisja Wyborcza, więc czekamy, no i jak będzie letnia woda w kranie, to nie wiem, czy wam wyborcy by wybaczyli. Więc bardzo jasno, jest mnóstwo roboty, mamy plan tej roboty, po to jest między innymi 100 konkretów, stworzymy rząd wspólnie z czekamy naszymi KPO, koalicjantami. Czekamy na KPO, czekamy. I pieniądze. Jak najszybciej musimy odzyskać między innymi KPO i nawet też jednym głosem, jak byliśmy dzisiaj w programie, to rozmawialiśmy o KPO i to było, że dla każdego z nas, czyli i dla Koalicji Obywatelskiej i dla Trzeciej Drogi i dla Lewicy jest to priorytet. Ale rzeczywiście bez tych pieniędzy sobie nie poradzimy? To są ogromne pieniądze, które powodują, że mogą się samorządy rozwijać przede wszystkim, ale również tam są na cyfryzację, na ochronę zdrowia, na budowę mieszkań, na wynajem. Których te dochody zostaną uszczuplone, jako że kwota wolna od podatku ma zostać podniesiona do 60 tysięcy. No to wiadomo, że, że wpływy z PIT-u będą niższe. Tak, dlatego my uważaliśmy, że większy udział w PIT-ie powinien mieć samorządy. Natomiast jeśli chodzi o system podatkowy, to na pewno musimy uzgodnić. No i część złotu ma też wędrować do samorządów, tak czy nie? Taka propozycja była, nie ma tego w 100 konkretach, ale rzeczywiście były takie również sugestie, nazwałabym to, że żeby uzupełnić braki z PIT-u, trzeba je uzupełnić z innych rodzajów podatków. Może być to albo CIT, albo VAT. Katarzyna Lubnaury, wiceprzewodnicząca Nowoczesnej, była z nami. Jeszcze było pytanie, przepraszam, nie zadałam pytania, a jest pada rytualne, co z długami?
My cały czas je spłacamy. Ja przepraszam bardzo, może teraz jest dobry moment, mamy chwilę czasu, więc ja może wyjaśnię. Dobrze, proszę wyjaśnić. Nowoczesna nie dostała subwencji, w wyniku czego całe społeczeństwo zaoszczędziło na Nowoczesnej 20 milionów złotych, które powinniśmy dostać w ciągu 4 lat w postaci subwencji. W związku z tym Po prostu prezent nie, Polakom. Był to błąd, czyjś jednoosobowy błąd, ale w każdym razie tak to wygląda. I my spłacamy z naszych składek, z tego, co się nasi sympatycy składają i tak dalej, spłacamy kredyt, który ma Nowoczesna, nie dług, bo to wszyscy mają. Taki kredyt, jak każdy z nas ma kredyt, jeżeli, nie wiem, kupuje mieszkanie lub inne rzeczy, to ma kredyt, który potem spłaca w banku. I my go spłacamy. W związku z tym ta teoria o tym, jak jesteśmy coś winni państwu, czego nie spłacamy, nie jest prawdziwa. Tak wygląda rzeczywistość. Jak widać, rzeczywistość jest dużo mniej ciekawa niż wyobrażają sobie to niektórzy. To z czym finansowaliście tegoroczną kampanię w takim razie? Spłat naszych kandydatów. I to bardzo jednoznacznie mówimy. Czyli pani finansowała ze swoich pieniędzy? Oczywiście, całą swoją kampanię finansowałam ze swoich. Tyle, ile miałam limitu. Każdy z nas miał limit. Ja miałam 30 parę tysięcy limitu. Tylko tyle? Tak. I chciałam powiedzieć więcej, że każdy z nas, bo w ogóle jest limit dla całego komitetu i ten limit dla komitetu jest podzielony na centralną kampanię i na kampanię poszczególnych kandydatów i każdy z nas dostaje określony limit, który może tylko wydać. W związku z tym my to wpłacaliśmy, każdy z nas osobiście składał się na swoją kampanię i powiem więcej, robiliśmy to przez oficjalnie, można to potem będzie zobaczyć we wszystkich wyciągach dotyczących wpłat na Nowoczesną i potem przez Nowoczesną było to wpłacane na centralne konto całej koalicji, którą była koalicja, bo my mamy przecież oficjalną koalicję Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonej. Niektórzy nie pamiętają nawet, że jest Nowoczesna, ale niektórzy pamiętają właśnie przez to długie Wieś poparła Prawa i Sprawiedliwość, czyli w takim razie wzięcie na listy pana Kołodziejczaka no niewiele wskurało w tej materii. Nie wiemy, jak jest, jak to wygląda. Jeszcze gorsze by było, gdyby pan Kołodziejczak startując oddzielnie, okazało się, że część poparcia poszło tak, jak poszło na przykład na Polska jest jedna, czy jakieś inne ugrupowania, czy bezpartyjnych samorządowców, w ten sposób, że te głosy by się w pewnym stopniu zmarnowały. W związku z tym bardzo dobrze, że Michał Kołodziejczak był na listach Koalicji Obywatelskiej. Co innego mogła pani powiedzieć? Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca Nowoczesnej i członkini Koalicji Obywatelskiej, bo znamy, rozumiem, że dzisiaj się pani już wyśpi. Dobrego popołudnia życzę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.